Cześć, zapraszam na unboxing zegarka marki Maurice Lacroix z kolekcji Pontos. Model posiada bardzo duże pudełko, w środku obite materiałem i wykończone stalowymi dodatkami. Do zegarka otrzymujemy schowaną w czarny, skórzany futerał, kartę potwierdzającą dwuletnią ochronę gwarancyjną, dwie książeczki z warunkami gwarancji i instrukcję obsługi. Nurkowy zegarek idealnie wzbogaca wszystkie modele z kolekcji Pontos. Sportowy chronograf Pontos S wyposażony został w datownik i stoper, odmierzający sekundy, minuty i godziny, oraz wewnętrzny dekompresyjny pierścień używany do nurkowania, który na przykład pozwala nam określić, na ile czasu wystarczy nam powietrza w butli. Przejdźmy do materiału wykonania. Automatyczny mechanizm zegarka zamknięty został w stalowym, zakręcanym deklu. Wodoodporność 200 metrów daje nam to możliwość nurkowania. Koperta 43 mm ze stali szlachetnej. Na godzinie 6, 9 i 12 mamy umieszczone 3 małe tarcze. Godzina 12, minuty stopera. Godzina 9, aktualny czas zegarka. A na godzinie 6 mamy godziny stopera połączone z datownikiem wskazującym dni miesiąca. Szkło szafirowe, wskazówki pokryte warstwą luminową, która świeci w nocy. Z boku koperty mamy dwa przyciski odpowiedzialne za pracę stopera i zakręcaną koronkę, dzięki której możemy ustawić datę i godzinę zegarka. Bransoleta ze stali szlachetnej, zapięcie zamykane na zatrzask, ponadto dodatkowo otrzymujemy materiałowy czarny pasek z klasycznym zapięciem. Całość bardzo masywna, zegarek czuć na nadgarstku i mogłoby się wydawać, jakby sama koperta była dwa razy cięższa od bransolety. 43 mm to raczej średnia wielkość jak na męskie zegarki. Natomiast wizualnie tego nie odczujemy, ponieważ jak widzimy, boczne guziki wydłużają nam całą kopertę. A tak prezentuje się nadgarstku 18 cm. To wszystko w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam, cześć!